Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić kilka spraw związanych z szyszynką. Otóż szyszynka jest bardzo istotnym organem w naszym mózgu, odpowiedzialnym za funkcjonowanie naszych uczuć, odpowiedzialnym za marzenia senne, to jest organ odpowiedzialny za kontrolę naszego ciała. Jeżeli pewna osoba kontroluje naszą szyszynkę lub stara się manipulować naszą szyszynkę przez fluor lub przez inne substancje, wówczas nie możemy się czuć dobrze ze samym sobą. Jak również są robione manipulacje na ludziach przez istoty, które są tutaj w naszym społeczeństwie z innych galaktyk, z innych planet, jak również ludzi pochodzących z tej cywilizacji, są robione różnego rodzaju manipulacje, czy to przez satelitę, przez jakieś promienie, czy przez jakieś nadawanie jakiejś frekwencji, żeby właśnie tą szyszynkę kontrolować, jak również innego rodzaju eksperymenty są prowadzone na ludziach. Nieraz w ogóle poza laboratorium w ogóle są prowadzone na ludziach w dużych miastach, wysyłając po prostu im pewną frekwencję na anteny, które są do telefonii komórkowej, kontrolując ich umysły. Dlatego właśnie o tą szyszynkę musimy zacząć dbać, czyli po prostu chronić się na tyle, ile się da przed negatywnym promieniowaniem, które pochodzi od tych właśnie anten do telefonii komórkowej, które są rozmieszczone bardzo inteligentnie właśnie nie poza miastem, ale w centrum miasta. Tutaj w Hiszpanii właśnie w centrum miast są zamieszczane te anteny. Ja uważam, że w Polsce również jest robione to samo. Te anteny, dodam, że są bardzo szkodliwe dla zdrowia i oddziałują na naszą szyszynkę w sposób niezupełnie dobry. Ja chciałem powiedzieć, również szyszynka jest odpowiedzialna za marzenia senne, czyli po prostu nasze podróże astralne, nasze jakby sny, które mamy, wizje kolorowe, to właśnie są w zależności od funkcjonowania tego hormonu, czyli od wydzielin, które po prostu wydaje szyszynka w pewnym momencie, prawda? Żeby wzmocnić ten organ, żeby po prostu spowodować, żeby nasza szyszynka była w dobrej kondycji, musimy zacząć je ożywiać w sposób racjonalny, a więc skorzystać ze świeżej pietruszki, używać jak najwięcej świeżej pietruszki, która jest w sałatkach, czy może być w zupach, czy w czymkolwiek innym. Ja dodam, że jest bardzo łatwa do zrobienia sałatka z pomidora i z pietruszki. Po prostu zmiksować 2-3 pomidory z garścią pietruszki. Będzie po prostu taka jakby zielono-czerwona mieszanka i ta taka jakby mieszanka, można ją spożywać z dodatkiem odrobiny octu z jabłka. Jest bardzo dobra. Oczywiście można dodać soli, przypraw, jeżeli ktoś chce. Właśnie ta mieszanka pietruszki z pomidorem ożywi naszą szyszynkę. Dodam też, że kakao, świeże kakao z kakaowca, naturalne kakao bez domieszek, również odżywi naszą szyszynkę i spowoduje właściwe jej funkcjonowanie. Dodam też, że odpowiednie zażywanie odpowiednich ilości magnezu również spowoduje lepszą sprawność naszej szyszynki, lepsze myślenie, trzeźwe myślenie. Właśnie takie składniki jak magnez i jak spożywanie właśnie pietruszki ożywią naszą szyszynkę, że będzie ona w stanie funkcjonować tak jak trzeba. Na marginesie drodzy kochani, chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Arm posiada promiennik Aronit, który jest promiennikiem mineralnym. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie.